body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Cześć i czołem, kochane siorki. Witam was w kolejnym odcinku ze Skyrima. Jak wiecie, jestem godziny, a to szukając ostoi, a to w ogóle nie jest ta lokacja. Także poprzedni odcinek zanumerowałem Marek Ty Tłuku albo coś takiego. Jeszcze nie wymyśliłem tej pięknej nazwy, ale generalnie jestem debilem. Także przyznaję się bez bicia. Wszystko to moja wina, więc musicie mi wybaczyć. Niestety, takiego sobie youtubera wygraliście. Jako, że to się skopało, mam trochę, znaczy no nie mam w sumie, może coś wyrzucić. Co to mogę wyrzucić? Buławę na pewno, bo to lipa jest. To też mogę wyrzucić. Tak wiecie, nabrałem głupot i przypadkiem. Żelazny hełm. No zostawmy to na razie. Ale podejrzewam, że będzie trzeba to wyrzucić podczas walki. Idziemy, słuchajcie. Musimy znaleźć tą lokację, do której się udawaliśmy. Tak zupełnie dla odmiany zrobię to, co miałem zrobić na odcinku. No bo chcę w końcu ten dom zrobić, a to się przedłuża jak strasznie. Daleko do tego stoi? Chyba tu. Lubię sobie, słuchajcie, szybki zapis. Bo nie robiłem zapisów, a nagrywam to, że tak powiem, ciurkiem. Mam nadzieję, że teraz mi się uda kupić ten dom. Chodźmy. Spoko, piesek. Dałbyś jeszcze strzałę z pyska. To przejrzyjmy to, tak? Może tutaj coś będzie ciekawego, ale wątpię. Tak, ten fort był cięższy od widza od tego, tak? Taka magia. Tam już to człowiek, wybaczcie. Chodź, bandyto, co masz? Nic, zrobię znowu szybki zapis, bo jak wiecie, z tym fortem się tak bawiłem, że hej. Oddaj strzałę.
Nie mam miejsca na miecze. Hejsz bandytów. Złoto, orkowa buława. Fajny masz pancerz, przyjacielu, ale ja nie zbieram ciężkich. I co, koniec. Mapa skarbu, sztabka, złoto, karwaszy nie potrzebujemy. Bierzemy, wartość duża. I co, to tak w sumie było tak strasznie, a to w sumie już, tak? Rożen. A idźcie, panowie, że tak powiem, w luj. To ja się z tamtymi tak, kurde, tutaj męczyłem 100 lat. A tu wszystko zbadane, tak? W forcie po prostu umierałem, a Hegst poszedł na 2 hity, tak? Rewelacja po prostu. Jestem zachwycony poziomem rozgrywki. Ile kosztuje ten miecz? Nie, a nie jest wart zabrania. Idziemy stąd. Idziemy, oddamy misję, słuchajcie. Damy szybką podróż. Pójdziemy do króla, trochę się poszwędamy. Trochę się poszwędamy, chociaż nawet może pójdziemy, wiecie co? Która to godzina jest? 3, no pójdziemy na piechotę. Wiecie co? Pójdziemy na piechotę. Do Skyrim, do naszej białej grani. Ale patrz, ten ciągle nie jest zbadana. Chyba, że to nie będzie zbadane nigdy. Ale pójdźmy, wiecie, tutaj. Może jakieś nas napadną jeszcze ludki. Bo mamy w sumie, ile mamy odcinka, bo nawet nie wiem. 7 minut, nie, no to trzeba jeszcze. Trochę pograć. Szukałem cię. Aha. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Dobra. Zobaczmy. Ach, list od Jarla. Obracamy się w wysokich sferach, co? Pewnie. To chyba na tyle. Muszę iść. Ha? Dzięki, kumpelku. Falket. O, dobra, no fajnie. Będę mógł być nowym. Kurczę. Tanem w nowym mieście i tam znowu trzeba piątkę na ten. Znowu trzeba piątkę na... Na dom, tak? Dziękuję, na pewno kupię jeden dom. Chodźcie, pogadajmy, kupmy ten dom, bo przecież to żenujące było. Sprzedamy te jakieś fanty. Mam nadzieję, że ten magik ma jeszcze hajsu. Liczę na to. Dzień dobry! Bóstwa ci sprzyjają. Dawaj hajs. Rozejrzyj się. Dzienników nie, listów nie, mapa skarbu nie, nagroda nie. Patrzcie,
Ile to mamy fajnych rzeczy? Możemy. No tego nie możemy. To możemy. Tyle, przyjacielu. Dziękuję. Wiesz co? Jeśli masz zadatki, dołącz do Akademii Magów w Zimowej Twierdzy. Nie mam. Niech bogowie czuwa... Czego ci trzeba? Tylko umiałem oddać tą misję. Mam całym... Poczekajcie, myślałem, że jemu, że on mi to zlecił. Zadania. Chyba, że to nie było, po prostu trzeba było zabić i tyle. To chyba nie była plotka taka. No dobra. To była chyba plota taka, a propos, bo pytałem tego skarżmarza o plotki. Więc to było chyba to. Nie wiem, czy pamiętam, gdzie spał ten typek, a Avinci. Zobaczymy, czy trafię. Do jego mieszkania. Jak nie, to poszwędamy się po mieście i tyle. Jest już w miarę rześko. Wolisz łuk, a? Ja przywykłem do miecza. Bez sensu takie staniec. Powinniśmy ruszyć na gromowładnię. No, chyba tutaj. To tu jest? Talerze. Jesteś, cześć blachu. Niech niebiosa. O! Doskonale. Wiele ci zawdzięczam. Oto nagroda. 100 sztuk złota, wiesz co? Jesteś wajzą. Wspaniale. Właśnie mamy wolny dom. Gdzie? Biorę! Wspaniale. Oto klucz do twojego nowego domu. Nie chcę zdobić. Od razu robimy piękny domek. Oczywiście, jeśli masz pieniądze. Mam nadzieję. A w poradniku urządzania domu znajdziesz elementy wystroju, które możesz zakupić. Co chcesz kupić? LOL. Sypialnie na razie. Dobrze, przygotuję wszystko. Kiedy następnym razem zajrzysz do swojego domu, będą tam nowe meble. Chcesz kupić coś jeszcze? Nie wiem, poczekaj. Poddasze, jadalnie, salon, kuchnia, albo ktoś ma chemiczne dzień do sypialnia. Nie wiem, słuchajcie. Nie wiem. Zróbmy jeszcze może... Nie, zobaczymy, co tam jest. Dziękuję. Jak chcesz. Zgłoś się do mnie, jeśli zechcesz kupić dekoracje do domu. Zobaczmy, jak to wygląda. W końcu pozbędę się tych gratów. To ty mieszkasz? No nie wiem, gdzie mieszkam. Muszę znaleźć na mapie. Jeśli zaczniesz mącić w białej grani, osobiście...
Wieczny domek. To jest chyba mój dom. Wtrącę cię do lochu smoczej przystani. Gdzie ja jestem? Na jakiejś wieży. Przejdź do swojego domu wiecznego. Potrzebujesz oręża? Idź do kuźni i porozmawiaj z Adrien. Może służę, pa? Powiedz, jeśli moje sprzątanie będzie ci przeszkadzać, to sobie pójdę. Nie masz ani jednego szlachetnego męża w tych komnatach. Chodźmy do wiecznego domku. Kurde, ale mnie to ciekawi i irytuje, że to jest tak daleko i się zgubiłem. Idziemy. Idźmy do tego handlarza, bo tutaj chociaż coś może sprzedamy z naszych gratów jeszcze. Jeśli dojrzysz coś, co cię zainteresuje. Wszystko jest na różnorodne towary. Co mogę ci sprzedać? Pyk. Kufel do sprzedania. Lutnia do sprzedania. Mikstury na razie bym olał, nie chcę mi się tego czytać. Młotek. No proszę, wszystko, cały miód. Wszystkie ogony ślizgacza. Piwo, pomidor. Bzdury, nabrałem tych śmieci znowu. A kolega mi jeden z was ostrzegał, nie odbieraj śmieci! I kolega miał rację. Wino z Alto, wuj z Trolla, proszę, ja bym zostawił. Oj, czy ja sprzedałem mój porządny hełm? O Jezu, jak jestem głupi. Sprzedałem chyba hełm, który mam na łbie, muszę zobaczyć. Oczywiście, że go sprzedałem. Dobra, to głupie, no nie mam wyjścia. Wróć. Tak to jest być głupim. Okej, dobra. Lećmy do domku. Gdzie jest ten leśny domek wieczny? No chyba tak, to było tam. Ja nie jestem już teraz pewien. Po prostu biegnijmy przed siebie. Gdzieś tam będzie. Biegnijmy, proszę. Chcę tam dobiec.
Daleko to jeszcze? U Amazonki. Chyba nie jesteś smokim dziecięciem z legend, prawda? Nie, nic. Przykro mi. A, mój domek! Cześć? No faktycznie taki trochę surowy. Grat, trzeba to wszystko obkupić. Ojoj, faktycznie. Trochę to rudera. Kubek. Wiesz co to oznacza? Trzeba to ładnie urządzić. O, to zostawił w moim stoliku złoto. Super. Tutaj? Też może nie. Tutaj tylko żeliwny garnek. Słuchajcie, ale dobra, mogę teraz. Mam tutaj kufer. Do tego kufra mogę powrzucać. Poczekajcie. Różne klamoty. Elfianusz. Ametyst. Może to mogę nosić. No jakieś lutnie to trzeba posprzedawać. Czekajcie, broń. To trzeba odłożyć, tak? Jak to wrzucić do kufra? A, R-ką chyba. Tak? Zobaczmy. Tak, dobra. No okej, okay, wszystko już mam. Siekiera, strzała, miecz, dusz. No to się przydaje. Stalowy wielki miecz. Jeszcze miałem sprzedać, czy tego nie zrobiłem. Strój. Nie ma co sprzedawać. Mikstury. Nie wiem, które będą mi potrzebne. Na razie to zostawmy. Ale na pewno w różnych mamy rzeczy. Kieł. Kieł. To miałem komuś dostarczyć ten, więc nie. Smocza koju, to jest ciężkie. Smocze łuski. Słuchajcie, chyba wszystko, nie? Z takich ciężkich rzeczy. To pewnie trzeba posprzedawać. Strój mam na sobie, tak? Broń. Lepsza chyba nie będzie. Tlen duszy się w miarę napełnia, ten zależny mieć duszy. Także mamy chałupę. No niestety jest smutny fakt, że muszę ją jeszcze przeozdobić i to muszę dużo w nią włożyć. Niestety jeszcze kasy, jeszcze tam wszystkie pokoje zrobić, to sporo zostało jeszcze. Ale przynajmniej mam gdzie spać i to jest przyjemne. Trzeba się nauczyć tylko tej teraz drugiej do domu. To jest coś przy wejściu. Świetnie. Nie, nic. Czekajcie. Ja z tą jeszcze pohandluję. Mam niezłych egzemplarzy, jeśli najlepszą broń i pancerze. Ja raczej chciałbym ci sprzedać broń, której nie używam, ale szacunek. Patrzcie, jaki ten 12, mój ma 15, ale już kurde, wyczy masz dobre. Poczekajcie. Broń. Chcę ci sprzedać. Chcę ci sprzedać ten wielki miecz, ale czemu go tutaj nie ma? To jest przedziwne, co? Teraz nie mogę tego miecza sprzedać. W takim układzie ja go po prostu wyrzucę. Zajrzyj do. Kupuje
jeśli będziesz czegoś potrzebować. Nie potrzebuję. Czy ja mogę naostrzyć ten mieczyk? Tak go używam. Sztabka żelaza. Aha, nie mam jej. Czy masz sztabkę żelaza? Wiem, że może mogę ją znaleźć, ale... Wszystko. Wszystko jednocześnie. Różne. Ruda żelaza. Bym chciał sztabkę żelaza. Jedną. Dziękuję. I to by było, słuchajcie, na tyle. Muszę zobaczyć chyba, jak się robi sztabki, bo to też chyba jest ważne, nie? Ja sobie zrobię ten mieczyk, on jest trochę gorszy, ale no, zbieram te kamienie dusz, które mówicie mi, że są bardzo przydatne. Więc trzeba to zrobić. Brak cechy, aha, rozumiem, czyli zmarnowałem 20 ileś, świetnie. Dobrze, kochani, mamy dom, mamy nasz domek na wichrowym wzgórzu, który jest taki piękny. Nie, nic. Potem go jeszcze do końca urządzimy, żeby był ładniejszy, może adoptujemy jakieś dzieciaki, może weźmiemy sobie jakąś brankę żonę, zobaczymy, a tymczasem Bogiem lasem trzymajcie się i piąteczka, cześć.